Dzień dobry, oto jest mój stary komputer. I normalnie ten kanał oto wybiło mu 1000 subów. Co za tym idzie, pora jakieś coś specjalnego nagrać, co nie? I ja mam na to dwie propozycje. Dwie. I będą dwa filmiki. Pierwszy filmik to będzie tak jak mówiłem, Q&A, a drugie to będzie tak jakby odcinek zrobiony na podstawie jakiegoś waszego najlepszego pomysłu. I mamy dzisiaj ważną misję, żeby określić jakieś zasady. Dlatego ustanawiam tym razem, że komentujcie pod tym filmem. Aczkolwiek robimy takie zasady, że aby normalnie zadać pytanie, po prostu postawcie sobie coś takiego. O, i tak będą wyglądać pytania. Natomiast, jeżeli chcemy sobie dać propozycję dobrą, no to zróbmy tak. P. Czemu nie P jako pytanie? No nie wiem, żeby się nie myliło. Mamy sobie P. No i tak jest propozycja. Jeżeli chodzi o pomysł na filmik, to ja po prostu wybiorę taki, który uważam za najbardziej ciekawy. I jeżeli chodzi natomiast o pytania, no to ja już troszeczkę mam nazbieranych pytań z poprzednich odcinków. Ale tutaj będzie tak jakby łatwiej wybierać. Więc jak już zadaliście jakieś pytanie, no to nie musicie zadawać jeszcze raz, no chyba, że chcecie. No i tak też mam nadzieję, że co nieco uporządkowałem. Zadawajcie dużo pytań, zarówno tych prostych, łatwych, jak i bardziej trudnych, technicznych. I mam nadzieję, że oba filmiki będą się wam podobać. A oto jest Returzilla. Chciałem sobie zobaczyć, co to dokładnie jest, bo przypadkiem zobaczyłem, że istnieje coś takiego i po prostu stwierdziłem, że muszę coś takiego mieć. Patrzcie, to wygląda jak Netscape, a właściwie wygląda jak Simanki z klasyczną skórką. No nie wiem, no to zobaczymy, co to tam tu da. Wpiszemy sobie najpierw Teusz Blok. Wygląda normalnie. Natomiast gdy wpiszemy sobie na przykład YouTube, co nam pokażę. Mozilla 5. Zabawnie. Jest jeszcze sobie taka śmieszna strona. Nazywa się Vidly. Sobie taka zapewna strona, która oprócz tego, że się całkowicie tutaj rozwaliła, to ona jest normalnie jak YouTube z 2006 roku. Jest to zabawne. Może nie zabawne, ale po prostu zarąbiste i tyle. FVGM. A jakże? Co się wtedy oglądało innego? O, na przykład. Zobaczymy, czy ruszy w ogóle. Oczywiście, że nie ruszy. No nie wiem, sprawdźcie to sobie u siebie, wtedy to zobaczycie, że to jest zarąbiste. No, tak też czekam na wasze pytania, propozycje i tak dalej. I życzę powodzenia i miłego dnia.